Cześć, witam cię, detailingowy dziadzia. Widziałeś kilka wstawek z używania tej szczotki. Teraz polecimy na surowo. Jest to Wikan numer, zaraz ci powiem, one to zawsze są określone numerem 525 852 albo 600. 652. Co do szczoty, słuchaj. Bawię się już nią bardzo długo. Wytrzymała. I teraz tak, tutaj od razu ci mówię, jak sprzedawca ci ją źle zapakuje, to będziesz miał mocno przygniecioną. U mnie zapakował ją bardzo ładnie, z tego względu, że tylko troszeczkę tutaj ją wygięło. Oczywiście, to możesz na gorąco naprostować, ale jeżeli sprzedawca nie zadba o to, to będziesz miał grubą przeprawę. Co do samej szczoty i wykonania, jakość. Włos sprawia wrażenie delikatnego. Dlaczego? Bo jest go mało. Jest bardzo sztuczny, sztywny. Kolejna rzecz, wykonanie. Rączka, no tu jest największy minus. Śliska, plastikowa, chamska i bez osłonki. Tutaj jak wjeżdżasz, tak naprawdę tutaj mi brakuje tego, żeby była osłonka, ta rączka, żeby w porównaniu oczywiście do tej, to jest w ogóle przepaść, jeżeli chodzi o tę szczotkę. Jakość tutaj, miękkość, no tu jest sztywno. Ale tak naprawdę porównując tę szczotkę z tymi tańszymi niektórymi szczotami, no to ta jest naprawdę na wysokim levelu. Dałem za nią 79 zł. Jakość mycia jest naprawdę przyjemna. Z tego względu, że szczota układa się w najmniejszą szczelinę. Naprawdę. Wjedziesz nią praktycznie wszędzie. Jak nie chcesz zapłacić srogo za EZ, to czyli małą i dużą, to ta ci ją zastąpi. Z tego względu, że przez to, a może tak, że ma bardzo mało tego włosa, wchodzi naprawdę w wąskie szczeliny. Tu jest plus tej szczoty. Mycie. Spoko. Naprawdę. Fajnie zbiera. Zaraz ci to pokażę. Fenomenalnie. Specjalnie nie myłem jeszcze zewnętrznej strony. Brud wybiera naprawdę solidnie. Tak jak mówię, z tych dla mnie, jeżeli chodzi o te szczoty, to jest właśnie tak EZ, a później ta. Chlapie niesamowicie, bo jest sztywna. I teraz tak, jakby nie ta sztywność, to szczota oczywiście by się położyła i by była jak większość tych klasycznych szczotek. Tutaj, zobacz, chlapanie jest okrutne. Minus kolejny tej szczotki. Szczotka w ogóle praktycznie przez tą swoją sztuczność nie trzyma wody. O, słyszałeś? Ding! Już zahaczyłem o felgę. No szlak nie trafia tutaj. To jest minus tej szczoty. Zobacz, widzisz? O. I teraz, żeby nie było, wypłuczę tę szczotę, żeby ci pokazać porównanie, jeżeli chodzi o mycie tymi szczotkami. Zamoczę EZ i tu już ciężkość, trzymanie wody. No, tu jest daleka droga, jeżeli chodzi o tą szczotkę do tej, ale tak jak mówię, osobiście jakbym miał brać z tych tańszych, wybrałbym Wikana. Trwałość i jakość do mywania. We wnętrzu, jeżeli masz naprawdę dojechane, przez to, że ma taki sztywny ten włos, pięknie wyrzuca ten brud i pięknie zbiera, naprawdę. No i tutaj to jest miękkość, jakość. Tu czuję, że ten włos się kładzie. Zobacz, ja tu nie muszę szaleć. Ja delikatnie wjeżdżam i tutaj no to jest, no przepaść, no przepaść. Jakość piany, jakość mycia. W ogóle bez dwóch zdań układania się włosa, no brakuje. Ja wiem, że internety grzmią, że jest fantastyczna. No jest fajna. Jest fajna rzeczywiście, ale nie porównujmy tego do solidnych właśnie. Zobacz, wyjadaczy. Zobacz, co się dzieje. I trzyma. Cały czas trzyma wodę. Tutaj masz, zresztą zaraz ci pokażę. Zobacz, i trzyma wodę. O, patrz, tu woda i tu woda. Zobacz, tu leci. Tutaj to już praktycznie nic nie ma. A tu cały czas, zobacz. Tutaj tak naprawdę jest czyściutka. A, i fajna jest w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość. Z tego względu, że się jej nic nie trzyma. Czy jest warta tych swoich 80 zł? Jest. Czy kupiłbym ją kolejny raz? Nie. Wolałbym dopłacić drugie tyle i wziąć sobie tę. Naprawdę. 80 zł to... O, nie, no to... To już wjeżdżam i brakuje mi tego włosa.
On fajnie ona myje, wszystko jest okej. Okay. O, chlapie niesamowicie, ale jednak, kurczę, no braki są, no niestety. Teraz tak. Jeżeli chodzi o porównanie, już mówiłem, do tych innych szczotek. Tak to widzę właśnie. EZ, później ta i później długo nic, kompletnie nic, tak naprawdę. Minus to, jak mówię, rączka, brak osłony, żeby nie uderzać w felgę, no i to, że bardzo słabo trzyma wodę. Trwałość, ja do nią pół roku i słuchaj, tu się nic nie zmieniło, tak jak po zapakowaniu przez sprzedającego ugiął się tutaj włos, tak zobacz, tutaj się nic nie zmienia, wjeżdża w każdą szczelinę, tak naprawdę jak nie chcesz przepłacać, tutaj za tą szczotkę się nie przepłaca, jak nie chcesz wydawać powiedzmy za dwie szczotki, czyli mini szczotkę do wnętrza i dużą szczotkę do wnętrza, to wtedy wychodzi grubo, ponad chyba 200, to ta zdecydowanie ci naprawdę zastąpi i uwierz mi, że potrafi, pomimo przez to, że jest taka rzadka, co sprawia właśnie, tu wyrażenie tej miękkości to jest przez to, że jest mało włosa. Fajnie wybiera brud. Naprawdę fajnie wybiera brud. No dobra. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. Bardzo fajna szczotka. Jakby te kilka mankamentów, kurczę, tutaj wyeliminować, to by był naprawdę kozak. Zmieniam rączkę, daję osłonkę. Chociaż osłonkę tutaj to sobie mogę śmiało wyciąć jakąś gumową i zaciągnąć tutaj przez to, żeby weszło mi tutaj. I chyba tak zrobię. Wytnę tak jak tutaj, taką gumową, grubą osłonę. Zawsze to będzie mi ochraniać. Tu chodzi o felgę, nie to, że chlapie, bo ja do tego jestem przyzwyczajony, bo zawsze siedzę bokiem i myję. I ta rączka plastikowa, która no średnio się trzyma. A, i tu ten pręcik też potrafi się wygiąć, jak nieumiejętnie gdzieś zahacza. I teraz kolejna rzecz, trwałość. Kiedyś pięknego dnia wjechałem tym czubkiem między tarczę a osłonę. Słuchaj, stanęło dęba. Nie chciało ruszyć. I słuchaj, powiem chamsko, wyrwałem. Raczej chamsko wyrwałem, o tak. Szarpnąłem. I nic się z nią nie dzieje. Naprawdę trwała franca. Naprawdę trwała. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.